Hej, cześć, witajcie, ja jestem Azotemi. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Deep in Dungeon, odcinku już 18. Jestem już sobie Eleon the Huntress w lochach, nie chciało mi się tutaj nagrywać tego, jak generujemy mapę. Oczywiście minęło trochę czasu, jak widać, niestety jest to spowodowane po prostu testami dźwięku, ponieważ używam innego programu do nagrywania niż niedawno i musiałem wszystko sobie przekalibrować. Tutaj, jak widzę, dostaliśmy już arenę, ale na razie nie będziemy z niej korzystać. Dostaliśmy napalm, a to oznacza flame. Doskonale, bardzo lubię ten przedmiot. I w tym momencie już moglibyśmy pójść na tą arenę jednak. Chciałem najpierw zabrać przedmiot. Nie spodziewałem się, że tutaj rzeczywiście będzie przedmiot. Myślałem, że będzie mimik. Czekajcie, w tym momencie jeszcze sobie upewnię się. Tak, mam 16 render distance. Możliwe, że nie wszystkie tutaj moje ustawienia zgadzają się z zaproponowanymi przez Kiśla. Natomiast nie pamiętam, jakie te preferowane były już. Ponieważ zaczynałem tę grę dawno temu, a tylko w jednym miejscu są one wypisane. Ale najważniejsze jest oczywiście render distance i powinien być jak największy, żeby mieć pewność, że redstone będzie dobrze działał. Bo pierwotne tam było proponowane 8 bloków, 8 chunków, przepraszam, ale to było za mało. I to powodowało te wszystkie błędy. Dobra, fala druga. Ojej. Podpalenie chyba działa na nich inaczej niż... Skąd idąc słusznie, że działa inaczej niż normalnie. Ja generalnie lubię damage per second, więc... I tak się będę z tym dobrze dogadywał. O Boże, jak ja dawno nie grałem w Deep in Dungeon. Wy pewnie myślicie, że ja grałem sobie w zeszłym tygodniu. Nie, ja sobie nie grałem w zeszłym tygodniu. W tym momencie jest lipiec, a ja grałem gdzieś w maju. Tak naprawdę ja wtedy w jeden... Nie, dobra. W 2-3 dni nagrałem odcinki do 20 praktycznie. No, do 17. Praktycznie 20 odcinków, które wchodziły przez całutko moją sesję i to był jedyny powód, dla którego podczas sesji były filmy. Bo ja totalnie nie miałem na nic czasu, nawet na to, żeby, nie wiem, pójść do kibla, cokolwiek. Nie miałem czasu się wysrać. Sesja jest straszna. Ale studia są fajne. Dobra. 3 minuty 15 sekund. Minus 1 minuta. Muszę pilnować, że przy 21 minucie, nie czekajcie. A trudna matematyka. Przy 22 minucie przerwać odcinek. Postaramy się kontynuować tamten pomysł z zeszłego odcinka, to znaczy 20-minutowe filmy. Niezależnie od tego, na jakim piętrze będziemy czy cokolwiek, to będą trwać po 20 minut i po prostu będą wchodzić 3 dni w tygodniu. Poniedziałek, środę i piątek. Ale to będzie nagrywania. Postaram się nam teraz wrzucać filmy codziennie, bo... Pojawiło się u mnie kilka nowych serii, których jeszcze nie widzicie, to znaczy dobra, no... Czy powinienem je zapowiadać? Może nie będę ich zapowiadał, bo potem się okaże, że ich nie zrobię, czy coś takiego. Dobra, co dostaliśmy? We are number one, but it is all stats up. All stats up, to jest coś, co lubię. Dobra, dostaliśmy fajne obrażenia. Nie spieprzyć tego po prostu. To jest ważne. Jestem ciekaw, jak bardzo skill mi się zepsuł. Bo w poprzednich dwóch odcinkach, takiej, no... dwóch blokach odcinków udało mi się dotrzeć dwukrotnie pod rząd do mauzoleum i pokonać nieśmiertelnego arystokratę. Podoba mi się to tłumaczenie. I zobaczymy, czy uda się to i teraz. Dobra. Chodź tutaj. Gademy? O nie! Dobra. Damage per second go dojechał. Miałbym problem. To znaczy nie, no dałbym radę go odrzucić mieczem. Mieczem. Łukiem. Łukiem przez twarz. Dobra. Stać mi na przedmiot, prawda? Tak, 5 golda, doskonale. To będę miał 3 przedmioty na pierwszym poziomie, piętrze. Health up. No, to jest bardzo słaby przedmiot. Ale mi wywalił. Nie gliczują się i od razu mi idzie gorzej. Ej, ja mam bardzo duże te obrażenia. Oni znikają, nawet nie widzę kiedy. Jestem ciekaw, czy te, wiecie, te obrażenia na sekundę od podpalenia zależą od mojego damage'u. To w sumie byłoby bardzo dobrze przekminione. Czy ja wszystko pozabijałem ze sobą? Ja się boję, że... Mam wrażenie, że jeden szkielet jeszcze przeżył, ale nie mogę go znaleźć. No dobra. Nie było mnie tu, cholera.
Ja nie wiem, jak ja się powrabiam z tymi wszystkimi filmami i tak dalej, bo pojawią się u mnie w najbliższym czasie dwie nowe serie, jedna nowa stara, bo to po prostu kolejne wcielenie poprzedniej serii. Zresztą co to dużo mówić, Pligging, to jest coś, co z mojego kanału nigdy nie może zniknąć. Oprócz tego pojawią się jeszcze zupełnie nowe serie i rozpoczęliśmy też z Kamikazerem pracę nad zupełnie nową mapą do Minecrafta, która pochłania sporo czasu i pochłonie go jeszcze więcej, kiedy zaczniemy robić kolejny etap produkcji, bo w tym momencie jest pierwszy etap, najprostszy. Każdy następny będzie coraz to trudniejszy. Dość powiedzieć, że planuję robić generator map losowych w Minecrafcie, podobny do tego tutaj, tylko bardziej skomplikowany, więc to będzie ciężko, będzie ciężko. Tym bardziej, że jeszcze nigdy takiego czegoś w Minecrafcie nie robiłem. Robiłem w innych rzeczach, ale nie w Minecrafcie. Dobra, koniec tego pitolenia, przyjdźmy do bossa. Mat konstruktor. Szczerze, mam szansę to zrobić. O tak, kolejna dusza do przemienienia w pięknego golema. Chodź tutaj i dam ci wieczne, piękne, kamienne ciało. Tłumaczyłem to już wielokrotnie. Goddammit, on mnie zauważył. Mam szansę, ale to będzie ciężkie do zrobienia, prawdę mówiąc. Przez te nieudane próby. Ale chyba jestem w stanie je zabić. Dobra, no to spróbujmy. Powinienem mieć bardzo duże obrażenia. Wcale się nie bujam w rytm muzyki. Historia tego konstruktora jest w sumie dosyć smutna. Co to za dźwięk? Co on robi? Czy on przypadkiem nie ma możliwości... Ojej, dostałem. Czy pad konstruktor ma możliwość tworzenia tych kolejnych nieudanych wiecie? Prób? Failed attempts? Zabiłem go już, serio. Chciałem ich poniszczyć też. Dobra, to zróbmy to. Wiem, że mogę już przejść dalej, ale chcę spróbować i po prostu pozałatwić tych wszystkich. Może jeszcze mi wypadnie ich jakieś znajdźka. Nie są też aż tak straszliwie twardzi. Albo po prostu ja mam ogromne obrażenia, no bo jednak jestem eleją. 4 obrażeń, łuk oraz podpalające strzały. No to mimo wszystko swoje robi. Czy ktoś właśnie pokonał mojego pierwszego strażnika? Tak, udało ci się. Bardzo dobrze. Możesz przejść. Musiałbym w końcu wymyślić jakąś jedną spójną wizję tego, jak to tłumaczenie w tym miejscu powinno wyglądać. The Mines. Jak dawno mnie tutaj nie było. Zajrzyjmy się. Sklep. Nie pamiętam, ile kosztuje teraz przedmiot w sklepie, więc zobaczmy. 7 golda. To wygląda zachęcająco. Pająki. Wcale nie mam arachnofobii. Dobra. Prawdę mówiąc, od grania w Isaaca każdy dostałby arachnofobii. Serio? Wow, ej, ten ogień ma duże obrażenia. Elektroukulele. Co to jest elektroukulele? Ej, nie wiem, co to jest. Nie pamiętam, co robi ten przedmiot. Ale zobaczymy. Nie podniósł mi żadnej ze statystyk, więc musi robić coś niestandardowego. Fuck.
Mam nadzieję, prawdę mówiąc, na bossa na drugim piętrze Dead Diggers. Wiem, że jest trudny i wielokrotnie nawet z bardzo dobrymi przedmiotami nie udało mi się go pokonać. Okej, jednokrotnie, ale nadal. Poza nagrywaniem. Ale bardzo chciałbym po prostu mieć go zaliczonego w końcu. O nie no, czemu na ciebie nie działa knockback? Ty, tam jest przejście. Boss. No ale zdecydowanie chcemy sobie jeszcze tutaj się porozglądać. Tym bardziej jeśli miałbym szansę zregenerować sobie punkty zdrowia. Dobra. Headshot. Headshot. Miałem wrażenie, że zdechnie jeszcze od podpalenia, ale daleko było mu. Poginęli pozostali, czy... Najwidoczniej. O nie! Wyczaił mnie. Ej, nie dostaję żadnych znajdziek. Muszę wyjść z tego piętra najszybciej jak to możliwe. Czyli w sumie, jak chcę najszybciej jak to możliwe, to już mogę iść. Dobra, pójdźmy. Najwyżej zginę. Byłem przekonany, że tu jest jeszcze zombie. Najwyżej zginę, ale i tak nie dostaję żadnych znajdziek, więc... Nie mam większej szansy na zregenerowanie sobie zdrowia, bo tylko mogę je potracić. Takie mam przynajmniej wrażenie, bo... Wydaje mi się, jakby czasem się coś bugowało z tymi znajdźkami. W sensie, no, pick-upami. Krematór. W sensie, fajny, fajny boss i tak dalej, ale... O, i tutaj jest... Tutaj moja broń jest bronią obosieczną. Nie będę wiedział, kiedy kastuję... Firebola. A on i tak jest na pewno odporny na podpalenie. Oj. W sumie on ma mnie w tej chwili na jednego firebola. Nie dojrzę go. Jego podpalam, czy ja go nie podpalam normalnymi strzałami? O kurwa! Jakiego miałem farta? O nie. Ej, dobra. Jest 15 minuta, my idziemy na następne piętro. Tylko no problem jest taki, że na poprzednim piętrze znalazłem tylko jeden przedmiot. Ale bałem się, że zginę po prostu. Teraz będę miał duży problem, bo mam... Miałem obrażenia, które były duże na pierwszym piętrze, no i były spoko na drugim. Tylko problem jest taki, że... Na drugim piętrze nie znalazłem w zasadzie żadnych przedmiotów pod obrażenia. Więc teraz będę miał większy problem. Bo moje obrażenia przestaną robić na kimkolwiek wrażenie. No i mam 2,5 serduszka, to nie jest dużo. F. Przepraszam was za chwilę.
Okej. Włączyłem sobie już Night Vision oraz odpowiedni game mod. No nie. Okej, to totalnie nie będzie proste. Czterech. Rotting Corpse, Undead Cultist. Aha, dobra, to wiem jaki to jest rodzaj pomieszczenia. Nie wiem, którzy są groźniejsi na początek. Było mi strzelać tego kultystę. Miałem jakieś laga w sterowaniu. Ewentualnie impuls z mojego mózgu do ręki przybył z opóźnieniem. On jest odporny na ogień. A to chyba moja najpotężniejsza broń w tej chwili. Tam, 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 tam. Może i nie jest jakiś strasznie zły ten ambient, ale jeśli mam być szczery, to byłaby pierwsza rzecz do reworkowania, gdybym kiedykolwiek chciał robić na miejscu Kiśla jakiś duży update. Taki major expansion, jak Wrath of the Lamb. Dobra. No nie, i oni się znowu tam pokampili. Zejdzie na jeden strzał? Zejdzie na dwa. Udało mi się. Dobra. Te Corpse Eater wymuszają pewien sposób zachowania, kiedy się już skampią. O, 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 o! Zlikwiduję go. Dobra, może zdechnie sam. Famać. Nie! Miałem nadzieję go zlikwidować, zanim tam wejdzie. No i straciłem kolejne pół serca. Czemu te serca w ogóle nie lecą? Tamten sobie poszedł w ogóle do innego pokoju. Czy ja znalazłem tutaj treasure room? Chyba nie. Nie, bo mam tylko przedmioty z poprzednich pięter. Chodź tutaj, rozkładające się ciało. Zabiję cię jeszcze raz. Są cztery rozkładające się ciała. Zastanawiam się, czy ja przypadkiem zaraz nie zeksploruję całej krypty. Naprawdę, jak zaraz nie znajdę jakiegoś przedmiotu dobrego czy coś takiego, to zacznę bluzgać na ten generator, bo to jest to, co tutaj się dzieje, to jest jakaś abominacja, naprawdę. Znaczy nie wiem, no może powinienem był siedzieć na tych demines dłużej, ale miałem nadzieję, że przejdę tutaj i znowu zaczną mi lecieć jakieś serduszka czy cokolwiek. Cokolwiek, dzięki czemu będę żył. Zobaczcie, od początku, od demines nie znalazłem żadnego serca. Nie dostaję dużo obrażeń. Ale nadal. Jeszcze mnie goni teraz czterech. O, nie dostaje dużo obrażeń, świetnie.
Dobra, nie ma co być tak negatywnym. Nie ma co być tak negatywnym. Na pewno za chwilę dostanę Dekejki Selai. Zregeneruję się do pełna, będę miał 7 serduszek. Brzmi jak piękna wizja. Chodźmy. Tędy. I teraz ostrożnie, bo to jest pomieszczenie, w którym mogę umrzeć. Okej. On może na to wleść. Tego nie przewidziałem. Okej. Zlikwidowany. Ej, gdzie są treasure roomy? Czy ja zebrałem treasure room? Co jest? Nie wygenerował mi treasure roomu? Coś pominąłem. Tutaj zacząłem. Wszedłem tu. Tutaj. Tu nic nie ma. Próbuję ogarnąć kształt tej krypty. No i tu jest jedyna droga, gdzie można się, wiecie, jeszcze rozwinąć. Idziemy tędy. No i tu, i tutaj na wprost jeszcze chyba wyczyściłem. Tam nie czyściłem, czy czyściłem? Tu jest wyczyszczone, tu nic nie ma. Tu nie było oczyszczone, prawda? Ja już się gubię, gdzie byłem, a gdzie nie. A tu byłem? Dobra. Tam nie byłem na pewno. Tutaj też nie byłem. Ale nie było trudne pomieszczenie, to sobie tam pójdziemy. Kultyści. No są szybcy, ale są też stosunkowo łatwi do zabicia. Zwłaszcza z moimi strzałami. Przez chwilę było groźnie. Szlak by to. Dobra, tu jest dwóch keeperów i powinien być jeszcze kultysta, ale on chyba poszedł jeszcze dalej. Dobra, załatwienie keepera będzie problematyczne. Ej, naprawdę mam dobre obrażenia, mimo tego, że to już jest krypta. Dostałem naprawdę fajne przedmioty, szkoda, że nie dostaję żadnych serduszek, no. Tak, wiem, że minęło 20 minut, ale nie mogę tego uciąć w takim miejscu. Co tam jest? Jest sklep. Dobra, ta krypta jeszcze trochę ma przed sobą do ukrycia, przed nami do ukrycia, jak widzę. Szczerze spodziewałem się już, że to będzie kolejne piętro pod tytułem Nie ma bossa. Ale chyba tak nie będzie. Dobra. Wyczyśćmy jeszcze tych kultystów i kończymy. Ja nie mogę. Dodżuję. Z tym kultystą jest coś nie tak. Dobra. Okej. Dobra, trochę sobie pobluzgałem. Przepraszam was bardzo za to. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę o subskrypcji. I do zobaczenia już w następnym odcinku w środę, w którym prawdopodobnie... albo zginiemy, albo pójdziemy na dalsze piętro. Do zobaczenia.